Pobudka, Sami! Wow, ale masz super moce! Że co takiego? Chodziłeś we śnie! No bo grałem wczoraj do późna! Niech zgadnę, w Brawl Stars? No, ale wystrzeliłem w rankingu! Zaczynasz przypominać legendarnego San Diego! On zawsze jest śpiący! Chyba żartujesz! Na serio jesteśmy podobni? O tak! I mogę to nawet udowodnić! Niech będzie! Pokazuj więc dowody! Porozmawiamy podczas pracy! Okej! Witajcie widzowie i wszyscy fani Brawl Stars! Wiecie co dla was przygotowaliśmy? No weź, Sandy! Wszystko przegapimy! Jesteście w samą porę! Popatrz, jakieś pomysły? Sami? Nie wiem co to, ale wyglądają jak moje dwa ulubione kolory! Tak, to również kolory San Diego! Zbudujemy dla niego sypialnię! Przykleimy najpierw ściany i podłogę. Pierwszy krok za nami. Ej, już południe! Nie, nic go nie obudzi. Zrobiłam tu okno, żeby Sandy wiedział, jaka jest pogoda na dworze. Dobra, to musi zadziałać. Niech mnie Cheddar w końcu się obudził. Najwyraźniej musiał naładować swoje akumulatory. Ściany w jego sypialni już stoją. Sandy, patrz! Ładne widoczki, co nie? Pomocy, światło go powaliło. Za chwilkę. W sumie to się tego spodziewałam. Sandy poczuje się lepiej w ciemnym pokoju. Możemy zrobić wszystko z plasteliny. Nawet to. O-o, połamało się. Zaraz to naprawimy. A teraz zajmiemy się czymś innym. Niebieską cegłą? Raczej nam się tu nie przyda. Daj mi chwilkę i na pewno zaraz odgadniesz, co to takiego. A wiesz, jak ją można upiększyć? Poprzez takie frędzle na każdym rogu. Ja też chcę na takiej spać. Musisz zapytać Sandiego. Okej, poduszka gotowa, więc pora na łóżko. Najpierw zagłówek, ale dostojnie się prezentuje. A tu mamy łóżko. Wszystko do siebie idealnie pasuje. I nowa kołdra z nadrukowanymi czaszkami. Hej kołdro, hej poduszko. Super! Witajcie w pokoju San Diego! Suzy, patrz! Mogę je nosić jak kolczyki? Pewnie, ale pamiętaj, że piasek ze środka możecie łatwo uśpić. Uważaj! Ale coś dziwnie pachnie. Su, to jakiś żart? Wybacz, niechcący. Zaczekaj, dokończę tylko ten proszek na sen. Przecież to brokat! Bo jeszcze Sandy usłyszy i co wtedy? I tak banan stał się półksiężycem. Ale ekstra! Sandy, patrz! Niech mnie Cheddar znów zasnął! No to mamy czas, żeby dokończyć ten fotel. Założycie, że Sandy będzie tu spał, a nie czytał książki. Dlatego zawieszę na nim kilka łapaczy snów. Chyba nic ładniejszego już dziś nie zrobimy. To się okaże. Zostańcie z nami, żeby też się przekonać. Wiedziałam, że o czymś zapomnieliśmy. Nie mamy poduszki. Musi tu gdzieś być. Sami! Ja nic nie wiem. Tak? To co tam chowasz za plecami? Gdzie? O tu! Ale z ciebie Sherlock, Susan. Zazdroszczę ci. Też masz kilka talentów. Wyzywam cię na bitwę na poduszki! Uhu, dobry też jestem w łapaniu. Więcej poduszek dla Sandiego. Musimy mu jeszcze dać dużo drogocennych kamieni. Raz kotlety wrzucę to na Instagrama, ale mi będą zazdrościć. Ahem, chyba o czymś zapomniałeś, szlamikowy influencerze? Ups, rozkojarzyłem się. Tak w ogóle to znalazłam jeszcze jedną rzecz, która was łączy. Powiedzonka, Sandy ma ich sporo. Na plastelinową reanimację. Zaraz wszystko naprawimy. Nic ci nie jest, Sami? Ślamiki są bardziej odporne niż teleskopy. Przynajmniej te ulepione z plasteliny. Kilka kropel kleju i popłaczu. A po co mu
mu teleskop? Jest odkrywcą? Sandy będzie go używał, żeby znaleźć znajomych w kosmosie. Prędzej zaśnie na stojąco. Bingo! Energetyki to ulubione napoje Sandiego. I pizza, ale bez rukoli. Ja też lubię pizzę, ale bez sera. Wiem, co najbardziej denerwuje Sandiego. Budzik! Mnie też! Łapka w górę, jeśli i wy nie cierpicie rano wstawać! Naprawię to, żeby Sandy na nic już nie zaspał. Ale ten budzik jest zdenerwowany. Spójrz na jego minę. Lepiej go schować w bezpiecznym miejscu. Aha, tutaj! Później mi podziękujesz! Sandiemu zawsze cieknie z nosa, pamiętacie? Dlatego powiększę nieco te krople. O nie, potwór! A, masz! Co? Myślałam, że to jakiś potwór! Jesteś moim bohaterem! Teraz możemy z tego zrobić super dywan! Co za niespodzianka! O, już sama nie wiem. Mam wybrać coś ze skinów Sandiego? Spokojnie, wystarczą te zielone kapcie! Dobrze. Zaraz, wydaje mi się, że coś się skrywa pod łóżkiem. Czy to... plakat Bibi! Sandiemu się chyba spodoba. Za szybko wyciągnęłaś! Jeszcze nie skończyłem! Już się za to zabieram. Smaka tak! Uwielbiam to jej powiedzonko. Ostrożnie, ten uśmiech jest taki mały. Spokojnie, teraz wygląda o wiele lepiej. Jest zadowolona. Idź do swojego właściciela. Pasujecie do siebie. Jeszcze chwila. Super! Trochę na lewo, niżej, wyżej. Obróć nieco. Aha. Nareszcie. Sandiemu się spodoba. Widzę twoją przyszłość. Niedługo zobaczysz spadającą gwiazdę. Ktoś tu zostawił prezent dla Sandiego. Chce go wyzwać na pojedynek? Wobec tego musi przygotować swój kostium i powiesić go na wieszaku. I wylądowała gwiazda. A nie mówiłam, że ją zobaczysz? Zrobiłeś wszystko, żeby spełnić przepowiednie. Och, aż mi się spać zachciało. To może napij się kawy. Sandy ją uwielbia. Ale mocna. O, już nie chce mi się spać. Patrz, misiek od Nity. Sandy ma dużo przyjaciół, tak jak ja. O, to przecież Bruce. Ale on jest malutki i przeuroczy. Nie mogę. Weź to, Susan. Sandy lubi słuchać podcastów. Łapka w górę, jeśli wy też. Dzięki temu nie zaśnie. Super, niech leci. Leon dzwoni. Halo, sam przy telefonie? Aha. Czekaj. Leon mówi, żebyśmy się pospieszyli, bo chce dzisiaj urządzić imprezę u Sandiego. W porządku, już jesteśmy na mecie. Trochę tu bałagan. Weź te okulary, mi i tak nie pasują. Myślałam, że rozmiar nie ten. Zapraszamy na oględziny pokoju Sandiego. Chyba nie ma na nic siły. Proszę. Musimy ją chyba przełożyć. Następnym razem. Sandiemu bardzo podoba się ten pokój. A wam, kochani? Łapka w górę, jeśli wy też! Słodkich snów! Sandstorm!